Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj do was przychodzę ze specjalnym, wyjątkowym i najcudowniejszym gościem. Oczywiście ostatnio, bo tutaj moja mama jest. Co to mówię? Teraz ja. Przed chwilą nagrywaliśmy film u Marty. Jeżeli jeszcze Myry Kruszynki nie znacie, to musicie do niej wejść. Link do jej kanału będziecie mieli w opisie. Koniecznie do niej wejdźcie, zasubskrybujcie, bo ostatnio jej wybiła okrągła seteczka. Co to było? Seteczka, to były 2-0 przed jedyneczką. Masakra. W każdym razie wejdźcie do niej na kanał i zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, bo tam nagrałyśmy bardzo fajny tag. Oczywiście ja przypuszczam, że jej strasznie zniszczyłam cały ten film. Nie przesadzaj. Wypadło świetnie, nawet bym powiedziała, że wypadło genialnie. Mówiłyśmy dużo, czyli filmiki, które ja robię najczęściej, pół godziny bite. Więc jeżeli macie tę chwilę czasu, to was bardzo serdecznie zapraszam. No i dziękuję za zaproszenie, bo nie ma za co. Nie ma za co. Zawsze się pojawiać stronie. W swoich filmach. To ostatni filmik, który nakręciłyśmy, był to vlog, gdzie zostałam ambasadorką Wedla. Była to bardzo miła niespodzianka, także dzisiaj do was przychodzimy z takim challenge'em. Oczywiście Agnieszka, jak to Agnieszka, spieprzyła całą sprawę, ponieważ nie ściągnęła wcześniej, znaczy ściągnęła wcześniej program, ale może pierw powiem, jaki challenge. Nieważne, ważne, ważne, że był program. Słuchajcie, chcę nakręcić dla was dzisiaj backwards challenge i chciałam, żeby to był backwards związany z książkami, ale wcześniej nie ogarnęłam tego, że na Apple nie działa ten program, który działa na Androida i miałyśmy niemały problem, żeby ogarnąć w ogóle to swoimi umysłami, jak to powinno zadziałać, ale doszłam do tego, że moja mama, wyjeżdżając na wakacje, zostawiła tutaj tablet i będziemy po prostu nagrywały to na tablecie, także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze słychać i że damy radę. Jak już wspomniałam, będzie to challenge taki bardziej związany z książkami, także chciałam to podzielić na autorów, tak, dobrze pamiętam, na autorów, na jakieś takie rzeczy związane z książkami, bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Na czym polega cały challenge? Ja coś mówię do tego urządzenia, które przetwarza te moje słowa. One odtwarzają się Marcie w... Od tyłu. Od tyłu. No nie wy, tylko od tyłu. I wtedy Marta musi mniej więcej zgadnąć, co to jest i wtedy stara się powtórzyć to, co usłyszała od tyłu, też od tyłu i potem jak odsłucha to już od przodu, to... będzie wiedziała, co powiedziała. Brzmi skomplikowanie, ale jest naprawdę w porządku. Na przykładzie, na przykładach tak. Teraz najbliższych zaraz zobaczycie. Tak. Bo w sumie co dwie rude głowy, to nie jedna, więc dokładnie. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak u innych wyszedł taki filmik, to żeby nie było, że jestem tak inteligentna i tak błyskotliwa i go wymyśliłam sama. Nie, tak nie jest. Robiła go cała masa youtuberów, ale przy okazji ja chciałam pozdrowić Ulę, która ten challenge zrobiła z Marią i wiem, że Laura Lee też zrobiła ten challenge. Jeżeli ktoś inny jeszcze robił ten challenge, książkowy, to przepraszam, że go tutaj nie wymienię, ale to są dwa kanały, które ostatnio oglądałam z tym challenge'em, także no. Też miałam okazję kilka minut zobaczyć i wyszło genialnie. No, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Marta będzie pierwsza słuchała muzyki. Tutaj ustawiłyśmy jakąś muzykę indie. Pierwszy myślę, że będzie autor. Tak mnie się wydaje, że będzie lepiej. Pojedziemy z grubej rury. Będzie hardkorowo. Powiedz mi, jak już sobie włączysz muzykę. Tak. Czekaj. O, tekst się zaczął. No. Samantha Shannon. No, psz, nie wiem, czy znasz tą autorkę, aczkolwiek ona jest tak ostatnio popularna, że powinnaś ją znać. Jesteś tego pewna? Tak. Ach, to ta autorka! Tak. Mona Sharnamas. No i teraz możesz sobie dać rec. Mona Sharnaras. A może i dwa. Sharnamas. O! Super! Faktycznie! Faktycznie znana. No, że tak powiem, backward trochę niekoniecznie, tak, ale tak, 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 faktycznie, bardzo znana. I teraz. Kto to był? Mona Sharnaras. Shannon. Sara, tak? Samantha. Samantha. Samantha Shannon. Ale pół punkta jest. Samantha Shannon. Samantha Shannon. Za nazwisko. Tak, z nazwiskiem tak. Było najłatwiej. No, ale w sumie dobrze ci to poszło. Kurczę, ja pewnie bym tego nie powtórzyła. Mona Sharnaras. Mona Sharnaras. Czekaj, ja sobie teraz muszę pomyśleć nad nazwiskiem, bo to nie jest takie proste. Dobra, to ja sobie najgorsze jest wymyślenie po prostu, wiecie. Możesz patrzeć na półkę. Na półkę. Ja patrzę. Tak, żeby ci podpowiedzieć. Nie, tutaj też masz. Ale będziesz wiedziała, gdzie patrzę. Nie, to zakluczy. Wiecie, z jednej strony chciałabym, żeby to było coś takiego ambitnego i kreatywnego, ale z drugiej strony mam pustkę w głowie, jak to... Czy ona coś mówi, ja słucham. Nie, nie do ciebie, ja mówię do nich. A, dobra. Słuchaj sobie, słuchaj. Może mnie natchną, wiesz, tak. Totalne zatwardzenie mózgu. Jojo Moyes.
Uwaga. Myślałam pół godziny. Dobra, uwaga. Uwaga. Serio? Serio? Chciałam krótko, bo stwierdziłam, będzie krótko, zwięźlej na temat, no i... Jeszcze raz, czekajcie. Siom Hadżaż. O, dobrze ci wyszło. Jojo moje? Tak. Ta, co napisała, zanim się pojawiły? Tak, tak. Yeah, tak, tak, brawo! No, ale dopiero po nazwisku powiem ci. Ten moje skojarzyłam, bo inaczej bym nie wiedziała kompletnie, kto to. Masakra, ale trudno. Powiem ci, że wymyślałam sobie właśnie takie krótkie, no bo mówię, będzie krótko no zmienić na temat. Ale później jak tego odsłuchałam, to się sobie... Nie da rady. Słuchaj, się rady. Dobra, czekajcie, ściągawka. Jestem okropna. Ale myślę, że coś związanego z książkami. Dobrze. Cokolwiek, czy to będzie miejsce, w którym można kupić książki, czy na przykład zdobyć, czy to cokolwiek związanego z książkami. Po prostu takie słowo, które się kojarzy. Zakładka. Co już? Zakładka. Chciałam, że to będzie łatwiejsze. Dobra. Trzymaj. Nie wiem, czy będziesz posłyszała. Dobrze. Moje wyzwanie. Marta, ja muszę mieć naprawdę genialną minę, czy coś? Tak myśli. Ostatni raz i będę ryzykować. Marta, no przecież lecz, że proste. No, banalne, no przecież. Mark Raukas. No przecież. Zakładka. Brawo! Eleganckie. Super. Ale czasami to w życiu w drugą stronę tak nie brzmi. No to prawda, ale w ogóle to brzmiało jak takie bardziej etniczne, nie? Takie Mark Warquas. To tak jak ty z tą Jojo Moyes, nie? No, Okej, teraz ja. Czyli to ma być coś związanego z książką. Coś, może być też miejsce, gdzie, nie wiem, gdzie chcesz, gdzie możesz zdobyć książki albo cokolwiek. Cokolwiek. Antykwariat. Już? Proszę bardzo, też proste. Okej. O kurde, już teraz. No. Zamiast jak słuchać, to nagrywała. No. Ale tak mina pełna skupienia. Powiedz po prostu, że chciałaś tej muzyki jeszcze posłuchać. Tak, powiem wam, że znalazłyśmy taką super piosenkę. Możesz ją zapętlić. Tak, Lucy Rose. Gdybyście kiedyś szukali... Czekajcie, bo dostałam maila. Lucy Rose, gdybyście kiedyś szukali to i lubicie taką muzykę indie... I przypuszczam, że przy niej by się bardzo dobrze czytało. Tak. Taka też bardzo klimatyczna. Jak nie czytam przy... Nie czytam przy czytaniu. Jak nie słucham muzyki przy czytaniu książki, tak, tu bym się skusiła. No. Dobra. Antykwariat. Nie wiem, czy teraz tak dobrze wyszło. Teraz wyszło gorzej, ale... Sama jestem sobie winna. Uwaga, play. Ostatni, dobra. Snajreskidna. Miejsce, bo chyba nie będzie ciężko ci po tym zgadnąć. Księgarnia? Blisko. Antykwariat? Naprawdę, to w ogóle nie brzmiało jak antykwariat. No dobra, zgadam, ale w ogóle kompletnie mi to nie wyszło, totalnie. Antykwariat. Teraz jak już wiesz, że to jest antykwariat, to ja gdzieś to mniej więcej teraz słyszę, ale... No tak, przez K na końcu, takie nie wiem, ale no... Ciężko. Nie liczy się, pół punktu. Myślę, że teraz bohater. Bohater, książkowy. Mhm. Tak jest, dobrze. Tak, dobrze. Postaramy się wziąć, kogo ty znasz i kogo ja znam. Wiedźmin. Nimźniej. Co to będzie? Nimźniej. Ach, Nimźwiej. Nimźwiej! Wydaje mi się, że z każdym razem jak odtworzę, to będzie lepiej, a wcale tak nie jest. Nimźniej. No trudno. Nimźwiej. Wiedźmin. Ej, super to ci wyszło, naprawdę. Nimźwiej. Wiedźwiej. Sapkowski pewnie się teraz chwyta za głowę. Właśnie mogłam przeautorować Sapkowskiego. No. Mogłam, nie zrobiłam tego, bo oczywiście co? Zapomniałam. Ale jest Jojo. Jojo? Jojo. Hasz, hasz. Było kiedyś w tych atomówkach taki jojo, taka małpa z takim muzyłem. No, no. Był taki zły. Mi się jojo kojarzy nie z tą zabawką, tylko była też taka piosenkarka, znaczy piosenkarka, tak, to jest chyba za dużo powiedziane, ale... Tak. No, ona śpiewała. Puszczamy muzykę. Puszczamy muzykę, a ja myślę nad bohaterem. Severus Snape. Dobra, to chyba będzie lepsze. Jest? Jest. Serio? Więc Sureves. Ale to też świetnie wyszło. Severus Snape. Tak? Ja, ale ekstra. Jeszcze raz. Severus Snape. To teraz bohaterka.
Bohaterka. Tak. Ach, bo to dobrze, że nie dałam od razu bohaterki, bo się zastanawiałam. Tak, myślę, że weźmiemy jeszcze bohater, bohaterka. Bohaterka, booktuber i jakiś tytuł. Dobra. Katniss. Ale to też jest super. Fajne, nie? Słuchajcie, kolejna fajna ta. No to. Ci... All the pretty girls, Kaleo. No, fajnie. Ale jest króciutkie, wiesz, starałam się, żeby znaleźć krótkie. Co tak jak z tą moją JoJo Moe, no krótka, a później nie było wcale tak kolorowo. I nawet nie wiem, czy jestem w stanie tak usta złożyć. Sin snack. Tak normalnie jak jakiś... Ha-ha-ha-ha-ti-snack z muminku. Katniss! Katniss! Ale takie upośledzone trochę było. Ale było. Też ci dam krótkie. A co? Już mam nawet pomysł. Demelza. O, to będzie dobre. Uwaga, uwaga. Haselemew. Demelza. Jest chociaż trochę podobnie. Troszeczkę. Vanessa. Jezu, muszę planować nad swoją miną. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Już tak próbowałam, żeby ci nie napróć tam. Po prostu. Vanessa, nie. Nie, w ogóle nie na tą literkę. Nie wiem. W dobrym kierunku patrzyłaś. Demelza. Demelza, o matko! A tak, a wiesz, to przez to, że jak zaczynałam słuchać, wie, o, byś mi dała Demelzę. Ja, no po prostu. I tak, jak odsłuchasz? No. Demelza. Teraz Demelza. Tak wychodzi, rzeczywiście. O kurczę. No. Brat, teraz booktuber. Booktuber, dobrze, okej. Bestsellerki. Michrelescep. Dobra, co tu, to booktuber. Tak. Michrelescep. Zobaczymy, kogo tu obraża. Bestsellerki. Bestsellerki. Co je pisze? Przepraszam, nie powinna mówić tego słowa. Super, super, przepięknie, cudownie. Jestem się taka dumna. Ja też, jest to, że ja jestem strasznie głucha. I mi się wydaje, że ja wielu rzeczy nie słyszę. A później się okazuje, że nie słyszę. Polecimy po całości. Najsłynniejszy i najlepszy booktuber. Proszę ja was tutaj. Panna Sasna. Zobaczymy, jak to wyszło. Sasna. Nie wiem, czy ona mnie zabije. Jeszcze raz. Panna Sasna. Panna. No trudno. Nie wiem, że mnie po prostu zabijesz. Ja? No, nie. Pansas, Hansas. Brzmi jak panna Sasna. Sasna. Panna Sasna? Serio? Dziękuję, ale za mnie taki, wiesz, jak booktuber, jak z koziej dupy trąbka, no przepraszam. Ustaliliśmy, że mogę mówić dupę. Więc ja... I trąbka, to już nie jest przekleństwo. No właśnie. Znaczy, to nie jest brzydkie słowo. Dobrze, zgadzam, super, dziękuję. I ostatnie to tytuł. Tytuł. Zanim się pojawiłeś. Już. Proszę bardzo, tylko mnie nie zabij. Tytuł. Tak. Ciśnij mi się tylko jedno brzydkie słowo na wizję. Nie. Padłam. Tutaj nie można przegrać, tylko dupa. Ale z kozią trąbką. Z kozią trąbką, tak. Ja mam taki drogi, to że Marta, się Marta, Marta, Marta. Ostatni raz. Dobra. Może sobie usta ułożyć pod odpowiednim kątem. Siowiwajo mośminas. Siowiwajo mośminas. Zanim się pojawiłeś. Ale co? Jak to zabrzmiało? Puść też raz. Pójławiłeś. Ale super. Ekstra ci to wyszło. Dobra, i ostatni. Ale zdziwiłam się, że to aż tak... Tak trudno brzmiało, nie? A jak sobie no. To powiedziałaś, to tak fajnie. No. Igrzyska śmierci. Tak, czuję, że to jest to. Mistrzejsztrafsiwi. Nie wyszło. Jeszcze gorzej niż twoje. Jest jakaś dziwna. Nie, to już jest za dużo dodała od siebie.
Shivi. Tak to chyba jakoś tak brzmiało, zaraz zobaczymy. Nie jesteś blisko? Nie jestem nawet blisko. Miały być igrzyska śmierci. Marta, wygrałaś! Brawo! Brawo dla Marty! Wygrałaś! Nie spodziewałam się. Ja byłam święcie przekonana, że Sasna mnie tu pokona swoją własną bronią. W każdym razie mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że dobrze się bawiliście ze mną i z Martą. Jeszcze raz wam powtarzam, że dzisiaj gościłam Myrę Kruszynkę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda jej kanał, to ja was serdecznie zapraszam. Link w opisie oczywiście. Ja dziękuję ci, Marta, jeszcze raz, że do mnie przyjechałaś, że nagrałaś ze mną filmik i że było tak mega, mega super. Strasznie mi się ten challenge podobał. Tak. Bardzo. Chyba powiem szczerze, że na początku jak mi pokazałaś, myślę sobie, Boże, nie ma szans, żebym cokolwiek powtórzyła. To widzicie, proszę bardzo. Wygrała. Jaka fajna zabawa. Wydaje mi się, że fajnie by było w to grać po kilku głębszych ze znajomymi. Tak, tak. Też mi się tak wydaje, że to może być nawet fajna taka zabawa, jeżeli macie jakieś spotkania ze znajomymi, a się na przykład nudzicie, no to fajnie jest na przykład coś takiego pograć zamiast na przykład planszówek. Jeżeli na przykład nie lubicie planszówek, to jest to fajna alternatywa. No, ja myślę, że jeszcze ten filmik na pewno nieraz nagram i na pewno będę czuła ogromną satysfakcję z nagrywania jeszcze takiego filmiku. Jeszcze seria filmowa. Filmowa, tak. Filmowa albo też książkowa, tylko że na przykład z innymi, tylko na przykład z autorami, nie? Albo po prostu z jakimiś głupimi tekstami, po prostu niezwiązana. W takim razie dziękuję wam najmocniej za oglądanie, dziękuję, że jest was coraz więcej i mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to przepraszamy was najmocniej, że wam się nie podobało. Ale my się bawiłyśmy przecudownie i było tak. Super. Mam nadzieję, że się również dobrze z nami bawiliście, także dziękuję wam najmocniej i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w czwartek. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia w... Za tydzień. To zobaczmy w czwartek. Tak już to mówiłam. Dobra, trzymajcie się, miłego weekendu. Pa, 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 pa.